We were working the whole winter time, especially with dressage and show jumping, and we had a clinic in my place for cross country. So the horses all looks very well in the training, and now we have to bring this result from the working to the competition. And at the moment, it's always like in the beginning of the year, the competition is a new situation, it's another day, and we have to look how it works in a competition. That's at the end the most important thing. I was really happy about the winter training, and at the moment the results is the riders are a little bit shy and they have to attack a little bit more, and we will work from step by step and from competition to competition, because our goal is in August, not in April. I have to tell them that the battle is starting now between that. We can only nominate it for three riders, or with four riders who won reserve. And they have to accept it, that we are a bigger group now, that's not only three or four riders. So they have to accept that at the end the result is very important, and that's what I told you before. They have to start to fight in the competition to the better result, because that is the point where I can make a nomination at the end. We also started from December with wet checks every 4 weeks, and that we know how we can manage the horses, and everything has to work together. That is the secret of the success at the end. Na pewno ktoś w czerwcu wyjdzie z niezadowoloną miną. No niestety nie ma aż tylu miejsc na igrzyska, żebyśmy wszyscy mogli pojechać. Ale za 4 lata są następne igrzyska, więc... Myślę, że tu będzie składowa wielu czynników. Na pewno forma, na pewno zdrowie. Pewnie też historia, no bo ona też ma swoje, że tak powiem, do powiedzenia, no bo jednak wszyscy ci zawodnicy i te pary, no to są pary, które już startowały i na większych imprezach. Także to na pewno trener też będzie brał pod uwagę. Natomiast myślę, że no, do końca będą emocje i do końca nie będziemy wiedzieli pewnie kto dostanie te bilety. Mnie najbardziej cieszy to, że tak jak powiedziałaś, jest więcej chętnych niż miejsc, i z jednej strony to bardzo cieszy, bo do tej pory no, w zasadzie w Polsce taka sytuacja się nie zdarzała i to jest fajne, że to WKKW się rozwija, że jest prężne i że mamy więcej kandydatów. Natomiast cieszy mnie też to, że ta rywalizacja jest bardzo fair i wiadomo, że każdy chce pojechać, ale tutaj nikt nie robi sobie, broń Boże, na złość, wszyscy sobie pomagają. Jesteśmy teraz na zawodach w stajni i stoimy razem z Julką, Mateuszem, z Gosią Kurycką, także no, to jest jeden team i myślę, że to jest bardzo ważne. No, na pewno, tak jak powiedziałem, każdy chce pojechać, ale jak nie teraz, to może jeszcze następnym razem, a najważniejsze, żeby atmosfera była dobra, bo tak naprawdę drużyna buduje tą naszą kadrę i myślę, że to jest klucz do sukcesu. Jest kilku zawodników, którzy od wielu lat już są na bardzo wysokim poziomie. Mateusz jest jednym z najlepszych jeźdźców w Europie na pewno, więc on zasługuje. Paweł Warszawski robi super robotę z Lucyną. Jest dużo zawodników, którzy naprawdę robią w tej chwili super robotę i myślę, że to będzie bardzo trudne, żeby trener faktycznie nas jakoś dobrze wybrał. Robert zrobił super robotę ostatnio startując, dwa super starty, więc tych zawodników jest coraz więcej, którzy robią, ale ciężko mi powiedzieć, czy jest jeden, którego jak ja bym był trenerem, to bym na pewno wybrał. Na pewno wybór dla naszego trenera nie będzie łatwy, bo widzę, że wszyscy się koncentrują i wszyscy trenują i robią wyniki. To już wtedy będzie decyzja o trenera, który jego zdaniem jest wybrać team, który z nas wszystkich ma szansę na to do pojechania. No tak naprawdę staram się nie myśleć za bardzo o tym. Uważam, że mamy mocny team i no, końcowo zobaczymy, kto pojedzie, ale jak na razie no, moim zadaniem jest po prostu startować, robić wyniki i no, z Red po prostu coraz lepiej się pokazywać na tych zawodach. No a końcowo kto pojedzie, no to najlepsi pojadą, zobaczymy.
Myślę, że każdy ma bardzo porównywalne szanse. To wszystko zależy od zdrowia naszych koni i predyspozycji w danej części sezonu, także myślę, że walka będzie do samego końca. Myślę, że nauczyło mnie tego, że trzeba czekać do końca i wierzyć do końca w to, że wszystko jest możliwe. A czy jakoś jest inaczej? Chyba nie. Chyba mam tak samo jak wszyscy, jestem niepewny tego wyjazdu. Tak samo będę przeżywał na pewno stres i pewnie będzie ta różnica, że tym razem jakby to wszystko nie będzie aż tak przytłaczające, jak było za pierwszym razem. Ale myślę, że będzie tak samo podobnie, jak wcześniej było. Także nie, jakoś się nie skupiam na tym. To ogromna szansa dla nas, żeby wystartować. No, dla mnie to jest ogromne marzenie, wystartować na igrzyskach. Nie wiem, dlaczego są one inne, no ale są. Mają specyficzny charakter, mają specyficzną otoczkę. No i to wszystko powoduje, że ten klimat wokół tych igrzysk jest niesamowity. Ciężko mi powiedzieć, co jest najtrudniejsze. No, na pewno by było dużo łatwiej, gdybym, nie wiem, miał już możliwość kiedyś wystartować w igrzyskach, bo wtedy ta presja spada. Kiedyś Janek Kamiński powiedział, że właśnie teraz on już nic nie musi, bo był, pojechał, zobaczył. Ma już to jak gdyby zaliczone, otoczone. To jest przede mną, mam nadzieję i mam nadzieję, że te marzenia się spełnią, warto marzyć. Natomiast no, po doświadczeniach ostatnich lat też trochę spokojniej podchodzę do tego. Staram się nie robić sobie tak dużej presji z tego startu, bo na koniec dnia tak naprawdę różne rzeczy mogą się wydarzyć, na które nie mamy wpływu i bez sensu, żebyśmy sobie tym zawracali głowę. Skupmy się na tym, co dla nas najważniejsze, czy na codziennej pracy, na przygotowaniach. A jeżeli to wszystko pójdzie zgodnie z planem, to myślę, że i te marzenia się spełnią. Zadaniem każdego zawodnika jest robić najlepiej swoją robotę, a zadaniem trenera jest wybierać tych, którzy są na ten moment najlepsi. I tyle. I staram się skupiać tylko na tym, żeby po prostu zrobić dobrze swoją robotę i pokazać to, że jestem odpowiednio przygotowany do reprezentowania. To rolą trenera i całego sztabu jest wybieranie faktycznie tych, którzy są najmocniejsi i tyle. No, na pewno spokoju to nie ma, bo to każde zawody, jedne po drugiej, trzeba koncentracji i przygotowania. Na pewno troszeczkę łatwiej już te zawody teraz będę jechał. Łatwiej w sensie, że spokojniej, dlatego że już kwalifikacje złapałem. Potrzeba bardzo dużo pracy i nigdy nie tracić koncentracji, bo niestety to jeszcze jest droga tak daleka, że... Jesteśmy naprawdę bardzo zmotywowani i no, nie możemy się doczekać. Także ten czas teraz do samych igrzysk jest no, niesamowity i dla naszych koni, i dla nas, i w ogóle dla całego teamu. Myślę, że na pewno mocną stroną moją i Libertiny jest to, że już no, bardzo długo ze sobą współpracujemy. Mam ja i ona bardzo duże doświadczenie. No, wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo dobry koń, równy we wszystkich próbach i bardzo dobra w czworoboku, w krosie i równy, tak samo i w parkurze, więc myślę, że na pewno byłby to mocny członek ekipy, no a co wybierze trener, to myślę, że czas pokaże. To na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Jesteśmy już po pierwszych zawodach, na których zdobyliśmy mer 2 tygodnie temu tutaj w Szczegomiu. Myślę, że generalnie wszystko było tak, jak sobie to zaplanowaliśmy. Okej, wolny cross, ale taki był plan, są to pierwsze zawody. Tak naprawdę był to początek kwietnia, więc czas na to, żeby ta forma przyszła, wzrosła, jest jeszcze przed nami i myślę, że... Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. No, ja jestem bardzo zadowolony, bo dwie moje kobyły czują się bardzo dobrze, zdrowotnie i w formie. Mam nadzieję, że na pierwszych zawodach skakała bardzo, bardzo dobrze po zimowej przerwie. Nie było żadnych komplikacji, nie było żadnych tam jakichś takich skoków, które sprawiały trudności. Mam nadzieję, że tutaj w Szczegomiu tak samo będzie skakać z chęcią i formą. Za miesiąc będę prawdopodobnie w Boborówku na drugiej. Próbował złapać klasyfikację. I później zobaczymy, jaka będzie droga. No, następnym startem będzie Wiesbaden albo Boborówko. Tego jeszcze nie zadecydowaliśmy, to dopiero po tych zawodach zobaczymy. Następnym startem prawdopodobnie będzie Strzegom.
No i potem już są igrzyska, także mamy tak naprawdę bardzo mało tych startów. Ten sezon jest bardzo specyficzny, w sensie kondycyjnie konie są inaczej troszkę przygotowywane. Zaczynamy już wcześniej, tak samo ze startami, już w marcu mieliśmy pierwszy swój start. No a ogólnie trzeba zachować też spokojną głowę i to jest takie wyzwanie, żeby nie za dużo zmieniać, żeby pracować po prostu tak, jak pracowaliśmy. Jest to pierwszy start Quintusa po dość długiej przerwie, dlatego tak naprawdę wszystko zależy od tych zawodów, jak on będzie się czuł podczas nich i po nich. Mamy już plan na dalsze zawody, aczkolwiek dopiero po tym starcie będziemy decydować, którą drogę obierzemy w dalszej części sezonu. When it's possible, give him a little bit more neck in the medium canter. And sit down, sit down, sit down. This is fine. Sit down straight, keep the shoulder right. Yes. Try to collect him a little bit more in the beginning and then you, when you have the line, then you can ride forward. Ja staram się szykować do tego sezonu tak samo jak do każdego wcześniejszego. Faktycznie startowałem, trochę obrałem inny cel, gdyż yardem zależało mi na tym, żeby startować na różnych zawodach, takich, których on nie zna, zdobywać ciągle doświadczenie przy nowych sędziach, przy nowych parkurach przede wszystkim, które są dla niego trudne. I stąd mój trochę odmienny wybór od reszty zawodników. No, wydawało mi się, że nie powinno. Myślę, że tu nie będzie problemu dla żadnego z naszych zawodników, no bo to są wszystko konie, które są już doświadczone i raczej nie mają problemu z wynikami kwalifikacyjnymi. Aczkolwiek jak się pojawia taka presja, no to zawsze gdzieś są jakieś emocje. Wiadomo, to może nie tyle się bałem o to, że w aspekcie sportowym gdzieś nam coś nie wyjdzie, ale wiemy, to jest tylko sport i wszystko się może wydarzyć, tak? No, to są żywe organizmy, nie wiem, wystarczy gdzieś upadek na zakręcie i jest eliminacja, zniczy jej winy, dlatego na pewno gdzieś jakaś tam presja, emocje były, natomiast no fajnie, że wszystko się udało. Wielokrotnie startowaliśmy na dużych imprezach czy na zawodach bardzo silnie obsadzonych. No jesteśmy świadomi tego, że indywidualnie no raczej nie mamy szans walczyć o lokaty w pierwszej dziesiątce. Indywidualnie trzeba też znać swoje miejsce w szeregu. Wiem, że pierwsza dziesiątka jest na pewno nierealna. Jakbym się gdzieś zakręcił, poprawił trochę swoje poprzednie miejsce, czyli gdzieś tam był koło 20 któregoś, to by było rewelacyjnie, ale myślę, że przy takim zawodniku jak ja, przy tym typie konia jak ja, głównie muszę się skupić na tym, jeżeli będzie mi dane oczywiście, żeby być jak największym wsparciem dla drużyny i żeby cała drużyna dobrze pracowała, bo też trzeba sobie jasno powiedzieć, jakie my mamy szanse jako kraj wywalczyć jakiekolwiek miejsca indywidualne, że to jeszcze trzeba na to dużo czasu. Jeszcze są kraje, które startują regularnie na wielkich imprezach od już bardzo wielu lat i są ciągle w topie. My na pewno nie będziemy odpuszczać. No, jeżeli pojedziemy, to jedziemy po to, żeby walczyć, nie tylko żeby przejechać i żeby się pokazać, że jesteśmy. No, no na pewno pojechać jak najlepiej. Myślę, że nikt z nas o medalach nie marzy albo marzy, ale no przejechać jak najlepiej, najlepiej ukończyć z bardzo dobrym wynikiem z czworoboku. No po zwycięstwo to no na pewno chciałabym tak powiedzieć, no ale to jednak byłyby moje pierwsze igrzyska. Chciałabym być w top 20 i no na pewno będę dawała z siebie wszystko, co mogę i chcę dowieść ładny wynik, jeśli pojadę. No ale ze względu na to, że będą to pierwsze igrzyska, nie byłabym pod taką presją, żeby od razu jakoś wracać z medalem. Jest dobra ekipa, konie są doświadczone, nie są to jakieś takie konie, które tam nie chodziły dużych zawodów. Na pewno nie będzie łatwo, bo we Francji to nie jest jakieś igrzyska, że Francuzi będą odpuszczać i tak samo jak i inne państwa mocne, no ale jeżeli będziemy jechać, to będziemy jechać po to, żebyśmy jak najlepiej wypadli. Przede wszystkim myślę o drużynie i myślę, że drużyna, jakbyśmy weszli w pierwszą dziesiątkę, to byłby to niesamowity sukces. To się nie pamiętam, kiedy ostatni raz to było, zresztą niewiele było tych startów tak naprawdę drużynowych. Był nasz w Tokio i wcześniej Ateny, bardzo długa przerwa pomiędzy. Więc jeżeli byśmy dali radę drużynowej w pierwszą dziesiątkę, to uważam, żeby to było i tak bardzo dużo. Nasza drużyna, mamy naprawdę bardzo
moim zdaniem mocny skład. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem i trzech zawodników przejedzie na miarę swoich możliwości, to myślę, że drużynowo możemy zrobić naprawdę miłą niespodziankę. Przede wszystkim jesteśmy zupełnie inaczej już postrzegani. Jesteśmy, czy to w ministerstwach, federacjach, wszystkiego rodzaju takich oficjalnych kontaktach, zupełnie inaczej już dzisiaj nas traktują. Miejmy nadzieję, że to się będzie przekładało też na sponsorów, że jakby zaczną nas traktować już jako poważnych zawodników, bo jeżeli taka dyscyplina już jest drugi raz z rzędu zakwalifikowana i to w taki sposób, jak się udało, to myślę, że jest to na to najwyższa pora. Również na tym arenie międzynarodowej jesteśmy już zupełnie inaczej traktowani. Przy kwalifikacji do Tokio to był dopiero jakiś początek, po Tokio już było inaczej, teraz jest znowu inaczej, więc z każdym tym wynikiem na pewno nam jako zawodnikom jest odrobinę prościej i odrobinę bardziej możemy już znowu walczyć o trochę lepsze miejsce i to właśnie tak na tym trochę polega, że trzeba pomału zdobywać to pole i się przesuwać o kilka miejsc do przodu cały czas. And last year it was a very, very good team spirit that brings them all the together and that brings also the very good result in the at the qualification. And I hope that we can bring this team spirit also over the season and to Paris. Zdecydowanie jesteśmy w teamem wspierającym się. Naprawdę nawiązały się między nami bardzo fajne znajomości i przyjaźnie, także każdy każdemu pomaga. Każdy każdemu pomaga, nikt tu nikomu nie kłótnie rzuca pod nogi, nie gra, nie wiem, nie fair wobec drugiego członka kadry, więc no, jesteśmy naprawdę takim zgranym zespołem i myślę, że to naprawdę też dobrze oddziaływuje na nasze wyniki. Znaczy myślę tak, oczywiście na końcu my wsiadamy, każdy osobiście wsiada na swojego konia, jedzie i robi wynik tak naprawdę indywidualny, a nawet jeżeli jedzie dla drużyny, no to i tak ten jego wynik jest liczony, jak gdyby nikt mu w tym nie pomoże. Natomiast myślę, że to, żeby pojechać jak najlepiej, albo w tym, żeby pojechać jak najlepiej, na pewno pomaga to, jaka jest atmosfera wokół, przed startem, po starcie. Idziemy razem na cross, nie wiem, wieczorami siadamy razem, rozmawiamy. Przy rozprężeniu sobie pomagamy, no to nie jest żadna tutaj tajemnica, że akurat w WKKW to funkcjonuje i ja uważam, że bardzo dobrze i życzyłbym sobie, żeby tak było jak najdłużej. Oczywiście zdarzają się pewne rzeczy, że nie mówię, że jest tak idealnie, że nic się nie da, że ktoś tam patrzy z boku i wow, nie. No, czasami się zdarzają jakieś delikatne konflikty, ale mimo wszystko umiemy sobie je razem, że tak powiem, szybko wytłumaczyć i później wszystko wraca na dobre tory. Spotykamy się razem na zgrupowaniu. To też jest bardzo ważne, że tam no, jesteśmy razem i w zasadzie no, myślę, że może nie mamy jakichś wielkich indywidualności tutaj, ale potęgą tego naszego WKKW jest właśnie drużyna, która szczególnie w zawodach drużynowych, jeżeli wszyscy pojadą równo, to będzie to myślę niezły wynik. Wszystko troszeczkę będzie wiadomo w ostatniej chwili, które konie są w dyspozycji. W trakcie zawodów trochę przechodzę w taki tryb robota i naprawdę staram się funkcjonować według zegarka. Były jakieś takie nawet w mediach jeździeckich wreszcie pozytywne komentarze, że do czegoś to chyba wszystko zmierza. To ma być tak pokazane, żeby kolejne lata dla jeździectwa były bezpieczne. Bezpieczne w tym sensie, że naładujemy marzenia, naładujemy paliwo, naładujemy aspiracją rzeszę ludzi, którzy za 4 lata będą bohaterami takiego samego filmu.